Fundacja Poetariat prezentuje Gwiazdozbiór Pegaza 2022. La Fundación Poetariat presenta Constelación de la Pegaso 2022. Łucja Dudzińska. Rozterki. Myśli układają się w słowa. Same się układają myśli. Czy warto mówić głośno? Przecież milczenie jest złotem, a mowa srebrem brzęczącym na molnym. Czy warto być bogatym? Bogatszym o milczenie, które nic nie kosztuje. Jest wygodne, daje komfort, możliwość zwrotu akcji, zmianę nieujawnionych sądów. Podobno to źle, gdy milczy sumienie. Milczenie może być tchórzostwem. Milczenie może być mądrością. Nie wiem, co mam wybrać. Nie chcę zostać bogatym tchórzem z uprzejmie dobrotliwą twarzą. Nie chcę zrezygnować z mądrości. Podobno i tak za dużo mówię i zbyt szczerze trzaskam drzwiami. Tak, milczenie może być złotem. Ale chciwość króla Midasa jest przestrogą. Nie dotykaj każdej myśli. Pozwól, aby stała się muzyką, aby stała się wewnętrzną wiarą, poezją, tajemnicą. Czytał Czarek Papaj. Aleido Czarek Papaj.